Siemaneczko widzowie, tu Kifi, a to kolejny odcinek z Brawl Stars. No i co, nagrody zostały odebrane automatycznie, czyli co, dwa dodatkowe. Jeszcze mam tutaj star dropiki, a ty drugi widz, o proszę, epicki. Słyszałem, że jak zostawisz teraz łapeczkę w górę, to poleci mi w tym momencie jakiś nowy zadymiarz albo coś ciekawego. Także 3, 2, 1, mam nadzieję, że zostawiłeś łapeczkę w górę, a my otwieramy. No i monety, dobra, monety też nam się przydadzą. I słuchajcie, wczoraj był live, nowy sezon się zaczyna, bardzo fajnie, widzę, że tutaj tło zmienione, piękna sprawa, nowy sezon, no i co, od nowa będzie trzeba to wszystko wbijać, mam nadzieję, że tym razem uda mi się ten diamentowy też przejść, no bo w diamentowym jest legendarny star drop do odebrania, co bardzo bym chciał. Zobaczmy, co w sklepie nowego, karnet zadymiarski, no będzie trzeba chyba kupić znowu, będzie trzeba kupić karnet zadymiarski, ale nowa odznaka gracza, proszę bardzo, do odblokowania za darmo, dodatkowo punkty mocy do zadymiarza i jeszcze nie teraz, okej, czyli karnet będzie trzeba. Czy jest coś ciekawego? Tu są skinki do Bibi, między innymi widzę, podwajacz PD, a oprócz tego, no dobrze, dobrze, w porządku, no co, no trzeba będzie chyba przejść do karnetu Brawl Stars i ponownie zakupić, bo to się bardzo opłacało według mnie, żeby kupić ten karnet. I mamy, słuchajcie, nowy karnet zadymiarski plus, tak jak w poprzednim, od razu 16 level, więc będziemy mieć co otwierać dzisiaj, proszę bardzo, punkty mocy do maksa, no i myślę, że ten karnet zadymiarski pozwoli mi zdobyć odpowiednią ilość właśnie monet, już widzę, że po 1000 monet tutaj prawidłowo, monet, które sobie wykorzystam po prostu, żeby tych zadymiarzy wbić na ten 9 poziom mocy, żebym mógł w diamencie grać w ogóle, bo nie mogłem w diamencie grać przez to, że nie miałem odpowiedniej ilości zadymiarzy. Także bardzo się cieszę, ale tych punktów mocy jest dużo, zaraz sobie tego maksa chyba odblokujemy do na maksa, że tak powiem, o ile już tego nie zrobiliśmy. Dobrze, proszę bardzo. Klejnoty się jak najbardziej przydadzą, może będzie taka okazja, żeby sobie kupić spajka jeszcze, to się przydadzą jak najbardziej. I tak, max, jeszcze troszkę, dobra. Ale tak naprawdę to już jest końcówka, myślę, że max zaraz będzie odblokowany. Jak widzicie, omijam sobie wszystkie, jak na razie, o, dużo monety. Omijam sobie wszystkie star dropy, bo to sobie otworzymy po prostu za jednym zamachem. Także proszę bardzo, max, czy to już starczy? Nie, jeszcze to. I teraz będziemy mieć max odblokowany, także słuchajcie, nowy zadymiarz w tym momencie, max. Wsparcie, jest to mityczny zadymiarz, pobudzona napojami energetycznymi. Max pędzi na pomoc każdemu w opałach. Nigdy nie zabawia na miejscu wystarczająco długo, by wiele zdziałać, ale szybka to ona jest. Dobrze, brzmi ten opis, szczerze mówiąc, ciekawy, jakby to był zadymiarz, którego polubię, no ale dobrze. Teraz mamy legendarnego! Będę mógł odblokować legendarnego. No i teraz tak, Sandy, Spike czy Krug. Wy wiecie, że ja bardzo chciałem Spike'a i chyba, no, pójdę w tego Spike'a. Wiem, że Krug też jest fajny, ale no muszę mieć Spike'a. No ale że legendę będziemy mogli teraz odblokować, się nie spodziewałem. Widzowie, to jest mój szczęśliwy dzień, ponieważ wiem, że od teraz będziemy odblokowywać sobie legendę. I nie dość, że legendę, to jeszcze taką, jak sobie wybiorę, więc Spike będzie mój, no chyba muszę Spike'a, no ile ten Krug? Wszystkie tyle, tak samo, nie? One po 50% zniżki jeszcze są teraz, dobra! Słuchajcie, no to co? Legenda Spike, do dzieła! Mam nadzieję, że jak najszybciej uda nam się ją wbić, bo bardzo chciałbym Spike'iem zagrać, także nie mogę się doczekać. Smurf Kamil, przepraszam, ale aktualnie nie gram, więc zaproszenie do lobby nic ci nie da, bo chciałbym pootwierać wszystkie star dropiki. Dzisiaj jest fajny dzień, bo jest nowy sezon, więc wszystkie star dropiki, proszę bardzo, otwieramy, cyk, pyk, może jeszcze wyleci coś, chociaż dziwne by było, jakby teraz na przykład wyleciał Spike. Nie wiem, czy to jest możliwe, żeby teraz na przykład wyleciał Spike, to by było trochę dziwne, ale może, słuchajcie, a może jakaś inna legenda, zobaczymy. Troszkę tych star dropików jest, więc zobaczymy. Ile ciekawe sobie nazbierałem monet, bo nie spojrzałem w sumie, ile tych monet już nazbierałem. Smurf Kamil, przepraszam, ale wyciszajcie na chwilę, na razie tutaj nie piszę. Dobra, no to później sobie zobaczymy, ile tych monet nazbierałem, bo wydaje mi się, że je już będzie wystarczająco, żeby sobie w diamencie podziałać. Także cyk, 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 otwieramy, no i pięknie. Dobrze, epic, epic widzowie, jest jakiś epic. A z epika mamy, no, nic ciekawego niestety, więc lecimy dalej, od razu speedrunik mały. I bardzo rzadkie błyskotki, w porządku, tak naprawdę, i super rare kolejny. No i cóż, lecimy, słuchajcie, z odblokowaniem kolejnych poziomów karnetu, bo przed nami, uwaga, okej, tutaj możemy sobie zadymiarza odblokować, jakiego będziemy chcieli. Dalej, coś ciekawego, no dużo monet, dużo klejnotów to na pewno, dużo star dropów,
Tutaj coś ciekawego. Przebranie, okej, czyli będziemy mieć i na końcu oczywiście legendarny. No myślę, że wbijemy sobie ten 50 poziom bez problemu, tak jak w poprzednim karnecie. Nie będzie żadnego z tym problemu. Coś tu jeszcze się pojawiło w sklepie. Od teraz będziemy mogli chyba sobie odbierać, no właśnie, codzienny prezent jeszcze tutaj, cyk. I to tyle. Dobra, widzowie, jak widzicie, 6690 monet na moim koncie. Zobaczcie, że mam za dużo błyskotek. Czy na przykład mogę sobie za błyskotki kupić coś tutaj ciekawego? No mogę, tylko nie tylko za błyskotki, a też za klejnoty, także troszkę słabo. Dobra, widzowie, jest tutaj spike. Jeżeli bym go chciał teraz odblokować, to jest koszt 346. Myślę, że nie będziemy tego robić po prostu. Zwłaszcza, że mamy karnet, to odblokowujemy sobie go za darmo. Mam dużo nowych zadymiarzy, którymi trzeba zagrać, ale to myślę, że zrobimy sobie na jakimś odcinku z Yoshim, tak jak już tradycyjnie to robimy. A tymczasem wejdźmy sobie do góry. No i tak, weźmy sobie zadymiarzy poziom mocy. Poziom mocy, które nie mają siódmego. Dobra, El Primo. El Primo, zobaczymy. Najpierw Rosę może ulepszymy, bo Rosę tak w sumie nawet chyba bardziej lubię niż El Primo, tak szczerze mówiąc. Także proszę bardzo. Moc 9, bo to jest moc potrzebna do grania w diamencie, także Rosa już jest zrobiona. No i co? Jeszcze nam zostało, możemy zrobić no El Primo faktycznie, skoro już jest tak blisko tej mocy, żeby nie marnować kasy, no to tak, zróbmy jeszcze jedno ulepszenie i mamy 9 moc na El Primo w tym momencie, co oznacza, że już będziemy mogli nim grać w diamencie, chociaż na razie do diamenta to jeszcze daleko, no ale dobrze, jeszcze jedna postać by nam się przydała, ale dobrze, może to zostawimy sobie na później, bo nie wiadomo, może się znajdzie jakaś postać, którą będzie mi się grało lepiej. Zobaczmy nowe wydarzenia, bo ja słyszałem, że jakieś nowe wydarzenie tutaj ma być. Nie wiem, czy już się pojawiło. Gorąca strefa, wsparcie, batalia, knockout. Okej, nic chyba na razie nie widzę. Jest tylko nowy sezon. Oczywiście, co? Zagramy sobie nowy sezon. No bo czemu by nie zagrać nowego sezonu, skoro jest pierwsza gierka rankingowa. Mam nadzieję, że będzie szczęśliwa. Knockout 3x3. Czekajcie, sprawdźmy sobie tą mapę. Jest taka mapa. Wiecie co? Zagram sobie bazem. Zagram sobie bazem, bo czemu by nie? Ale ładny jest ten sezon. Ładny jest ten sezon. Podobają mi się te wszystkie, słuchajcie, nowe ekrany. No i dobra, zobaczmy. I ja mam tutaj diament. Czemu ja mam tutaj diament? Czyli mi został diament z poprzedniego? Czemu tutaj pokazuję kod? Ja myślałem, że wszystko będzie wyzerowane. A tu proszę. No i już spaliłem na samym początku. Ale spokojnie, na szczęście mam ten gadżet, który pozwoli mi tu doładować. Dobra, runda wygrana. Bezproblemowo. No, wykorzystałem co prawda dwa gadżety, ale myślę, że to nie problem. O, skorzystajmy sobie z tych skoczni. Ja zawsze lubię z tych skoczni korzystać. Ojejku, ojejku. Dobra, trzeba zrobić dojazd. I koniec! Dobra, no baz to był zdecydowanie dobry wybór, bo, no widzicie, gwiazdą gry nawet zostałem, więc chyba dobrze. No i słuchajcie, zaczynamy właśnie piremia do rangi. O, jeszcze star dropik na mnie czeka, bardzo mnie to cieszy, bardzo mnie to cieszy. Chyba dużo tych podwajaczy PD jeszcze na mnie zostało z poprzedniego, co oznacza, że powinniśmy te levele naprawdę szybko wbić. Dobra, gramy dalej od razu rankingowy, bo słuchajcie, jest rankingowy, czemu by nie grać rankingowego, skoro jest nowy ranking. Co tym razem się trafiło? Nagroda, ja wiem co to jest nagroda, natomiast, no dobra, znowu zagramy bazem. Myślę, widzowie, nad tym, żeby regularnie teraz z tymi live'ami ruszyć, tak naprawdę, nie wiem, co drugi czy co trzeci dzień sobie live'a odpalać. Jeszcze nie obiecuję wam tego, bo nie wiem, czy tak będzie, ale myślę, że to nie byłby zły pomysł. No, dajcie znać, co sądzicie w komentarzach, czy chcecie więcej live'ów. Pewnie nie wszyscy byli na ostatnim live'ie, ale część na pewno była. No nie, spalone zostało, spalone zostało. Dobra. Trzeba tutaj odbić. Jest na razie dobrze, mamy 8 gwiazdek. Pięknie, 10 gwiazdek. I jeszcze dobitka 12 gwiazdek. No bezproblemowo nam tutaj idzie. Ale robimy pogrom, słuchajcie, ale jest pogrom. O i koniec! Koniec, ostatni frag mój, dwie gwiazdki zdobyte, mimo że oczywiście jak zwykle nie trafiłem. Ale dobrze nam idzie. Ja bym powiedział tak, możemy od razu lecieć z kolejnym trybem rankingowym. Podoba mi się to. Lecimy od razu do Silvera, potem do Golda. No i jak najszybciej wrócić do tego diamentu. Bo w ogóle jeszcze nie miałem okazji się w diamencie zmierzyć. Okej, napad teraz mamy. Czy napad to jest dobry pomysł, żeby grać z bazem? No trudno, już dzisiaj gramy bazem, to gramy bazem. Fajnie mi się gra w sumie tym bazem, więc czemu by nie, czemu by nie? O właśnie, no i widzowie, napiszcie, czy wy kupujecie karnet, a jeżeli tak, to który? Czy ten tańszy, czy ten droższy? I czy to się opłaca w ogóle, że ja tak kupuję? Bo jeżeli się nie opłaca, to powiedzcie mi, to ja nie będę kupował. Ale wydaje mi się, że się opłaca, bo byłem całkiem zadowolony z tego ostatnio. Ajajaj, padłem niedobrze.
Jest ciekawie, widzowie, i nawet powiem wam, że wygrywamy, także pięknie. Ja tutaj troszkę pobiję. Ojojoj. No niestety ból. Przykro mi, a raczej szczerze powiem, że w ogóle mi nie przykro, bo całkiem dużo tam zbiłem. Więc bardzo dobrze, oby tak dalej. 7% tam zostało. No sorry ból, ale nie masz podja? Z dół! Dobra, coś tam podjechał jednak, sorry, ale... ale no 7%, o czym my mówimy? O czym mówimy? Odpalam hiperdoładowanie. I lecę prosto po wygraną. Koniec! Pięknie. Ej, Bas tutaj rozwala na każdej mapie na razie, więc jestem zadowolony. Ja wiem, że to jest brąz, co prawda. Ja już tutaj grałem w diamencie praktycznie. No, ale tam już było ciężko. Tam już było ciężko, więc fajnie. Ja lubię te początki. 280 punktów. Dobra, spróbujemy sobie dzisiaj wbić od razu. Jeżeli się nie uda Silvera, to chociaż następny poziom karnetu. To jest taki mój cel na dzisiejszy odcinek. Oj, zadyma. Dobra, na zadyma też gramy baza. Dzisiaj cały czas gramy bazem. Dopóki mi się to nie znudzi, no bo jak zacznę przegrywać, to będzie mi się nudzić raczej. A w ogóle, widzowie, właśnie! Ważna sprawa, dostałem mega fanarta, którego teraz widzicie na ekranie, także bardzo, bardzo dziękuję za fanarcika. Bardzo mi się miło zrobiło, naprawdę. Dobra, gramy w piłkę teraz. Zobaczymy, jak to będzie. Dobra. Ajajku, po śmierci mnie zabił, no. Dobra, coś tam podziałem, ale gola nie ma, no gola nie ma, piłka w krzakach. Jest podanie, czy będzie gol? No powinien być gol, halo! No co, czemu nie ma gola? Czemu to się zatrzymało na linii idealnie? Przecież to nie jest możliwe, no. Mogłem super atakiem w sumie, nie wiem, czy to wtedy mocniej by było, chyba tak. No nie. Dobra, mamy piłkę znowu. Powiem wam, że ciężko to idzie na razie. No, podanie gościu ci się nie udało za bardzo. Coś czuję, że tu będzie dogrywka, bo w ogóle nie wychodzi nam to na razie. Dobra, jest sytuacja dobra. Niech tam strzelą gola. Ja się respię, ale jest tam dobra sytuacja, żeby strzelić gola. Jest! Udało się. Powiem wam, że ostatnie 10 sekund, więc no mamy to po prostu. No, co mogę powiedzieć, mamy to. Ja już tylko mogę tutaj dobijać. I wydaje mi się, że no właśnie, koniec, 3-2-1, koniec, ja sobie strzeliłem jeszcze w barierkę. Dobrze, widzowie, idzie nam na razie bardzo dobrze, mamy każdą wygraną i brązowy 2! Pierwszy awansik i słuchajcie, pierwszy również będzie chyba rankingowy stardropik, jeżeli się nie mylę. Zwykły stardropik najpierw, okej. A teraz rankingowy, proszę mi dać. No ładnie, pierwszy rankingowy stardrop już zrobiony, także bardzo fajnie, że od razu nam się wbiło tutaj, super. Ale brakuje nam jeszcze trochę, żeby wbić 17 level na karnecie, więc lecimy dalej, póki im się fajnie gra, póki jest dobra passa, czemu by nie? Gorąca strefa, dobra, tego jeszcze dzisiaj nie graliśmy, a ja ponownie zagram bazem, bo może się okazuje, że baz jest dobry do wszystkiego, może tak się okazać? Dobra, dojazd! No niestety, no nie, no ten Edgar jest tam zbyt potężny jest ten Edgar. No i dobra passa chyba się skończyła, jeszcze kliknąłem sobie... przez przypadek. Dobra, Edgar, gin! Dobra, Edgar zginął! Mamy szansę na cokolwiek, jak Edgar zginął. Dobra, trochę ucieknę. Nie, no ten Edgar jest nie do pokonania. Znaczy, no jest do pokonania, ale ciężko bardzo. Dobra, dojazd i strefa. No oni mają bardzo dużo i mają Edgara, który tutaj, kurde! 90%, dobra, no to chyba będzie pierwsza przegrana w takim razie. Nie mogło być tutaj bez przegranej, niestety, jak się okazuje. Już zmarnowałem, bo myślałem, że będzie koniec. No jest koniec, chociaż, czekajcie. Aby było śmieszne, jakby to teraz przegrali, naprawdę. Chociaż nie, no oni wystarczy, że tutaj wejdą chociaż na sekundę i... No właśnie. A była jeszcze szansa w sumie, może była jeszcze. Dobrze, szansa. Widzowie, kolejna gorąca strefa, ale tym razem, no, zmieniłem już z baza. I poleciał Dynamite. Zobaczymy, czy będzie warto w ogóle. Nie mam pojęcia. Dobra, rzucam od razu. Od razu mocarnego. Naprawdę ten Frank nas tak rozwala? Czy to jest tylko Frank? Bez przesady. Dobra, zginął. Mamy szansę to przejąć, tylko ten Frank. Cholerny Frank. Dobra, trzeba go super mocą chyba rozdupić, bo inaczej będzie ciężko. No rzucam tą super moc, się nie rzuca, no. Dobra, padł, ale za późno. Dobra, rzucam im tam power. Jeszcze kolejny. W Dynamite akurat jest fajne to, że ten ult się ładuje mega szybko, nie? To trzeba przyznać, że ult jest mega szybki. Okej. Dobra, rzucam ulta. Rzucam ulta kolejnego.
Już nawet nie wiem, gdzie rzucam te ulty. Mamy szansę to wygrać, no mamy szansę to wygrać. 95%, 96%. Ja tam wchodzę z ultem i jest! Udało się, dobra, tym razem Dynamike był dobrym wyborem. Więc fajnie, co oznacza... A tak, znowu brązowy 2, bo mi się spadło przed chwilą. Dobrze widzowie, w takim razie mamy 17, a nawet już 18 poziom. Także odbieramy sobie klejnociki, razy 2. Czemu by nie, razy 3 nawet. I ostatni Stardropik na dziś, czy będzie coś ciekawego? Nie! A wy zostawcie łapkę w górę i kliknijcie w ten film, jeżeli go nie widzieliście. Cześć!